dziękuję księdzu biskupie. Wspominał pan, ksiądz, o konstytucji uchwalonej. Wiem, że pan też był jednym, który konsultował tę konstytucję, z którym konsultowano tę konstytucję. Nie uważa ksiądz, że też nastąpił rozdział taki definitywny rok później między Kościołem a państwem, a nie uważa ksiądz, że teraz wiele osób, zwłaszcza tych, które głosują na partie antysystemowe, jakby negują dorobek tego, co się stało później. Negują kształt i podstawy tego naszego państwa. Czy ksiądz uważa, że nie tylko w tej trzeciej, w tej konstytucji, ale ogólnie cały układ systemowy po okrągłym stole był zbudowany na kompromisie, który był zgniły. Czy tam było, czy poszliśmy w dobrym kierunku, czy trzeba jednak było może walczyć do końca? Tutaj chodzi o tą prawdę, o której ksiądz mówił w swoim tekście, który przeczytał na początku. Kompromis zgniły, zależy o jakie tereny, o jakie treści tej konstytucji chodzi. Konstytucja zawsze musi być kompromisem. Jeżeli chodzi o państwo pluralistyczne, demokratyczne państwo pluralistyczne, nie można zadowolić wszystkim. A więc idzie się na kompromis. Ja przytoczę tutaj taką refleksję, pozwolę sobie na taką refleksję, która ma swoją historię także w Polsce. Wczoraj byłem na takiej uroczystości 150-lecia urodzin kardynała Sapiehy, tam w jego pod Przemyślem. I ciekawa rzecz, mąż stanu, wielki patriota, ale też człowiek, który miał doskonale poukładane w głowie. Był doskonale wykształcony. Miał swoje zdanie, którego bronił. I wśród tych jego przekonań, a było to zaraz po pierwszej, nawet przed pierwszą wojną światową, podczas tej wojny i bezpośrednio po pierwszej wojnie światowej, wszedł w konflikt z przedstawicielem Stolicy Apostolskiej, którym był Achille Ratti, który później został nuncjuszem w Polsce, a potem papieżem Piusem XI. O co chodziło? Najpierw chodziło o Śląsk, bo posądzał, że Ratti jest proniemiecki w tych sprawach dotyczących polskości czy innej orientacji Ślązaków. Po drugie, no był przeciwny Piłsudskiemu. Uważał, że on stworzy państwo socjalistyczne. Po trzecie, nie chciał, żeby pracowano nad konkordatem. Dlatego, że uważał, że Kościół, taka argumentacja miał, Kościół powinien być niezależny od państwa. Całkowicie niezależny od państwa. No, życie pokazało inaczej. Te umowy konkordatowe, które są od XVI wieku w Polsce, a konkordat z 1925 roku regulował bardzo ważne sprawy kościelne, która to regulacja miała bardzo duży wpływ na jedność państwa polskiego, bo to było wszystko poskładane. Te diecezje były, niektóre składały się z trzech różnych zaborów. Te zaborcze zaszłości gdzieś tam w świadomości ludzkiej były i trzeba to było wszystko jakoś wyrównać. No, dam taki przykład, jeżeli chodzi o Kraków, Katowice i Częstochowę. Częstochowa i Kraków i Katowice wybudowały wówczas i swoje seminaria gdzie? W Krakowie. Dlaczego? Dla prostej sprawy. Po pierwsze, że był to ośrodek naukowy, a po drugie, że to była możliwość integrowania tych ludzi już w czasie studiów. Oni byli ze swoich regionów nasiąknięci swoimi sprawami,
A tu przychodzili do takiej wspólnoty, która mieszała się i dyskutowała, i to wszystko było bardzo dobre. To dopiero biskup Bednosz, już jak papieżem został Jan Paweł II, przeniósł to seminarium śląskie do Katowic, no i Częstochowa też zabrała to seminarium do siebie, budując wielkie seminarium, które dzisiaj już nie ma właściwie sensu, bo nie ma kto w nim się kształcić. To takie są. No więc, i teraz jeszcze przejdę do Konstytucji Polskiej. Ja pracowałem jako obserwator w tej pracach konstytucji, nad konstytucją od momentu, kiedy jeszcze prezydent Wałęsa poprosił mnie o przedstawienie postulatów episkopatu do konstytucji. Takie postulaty były opracowane już dość dawno i przesłane jeszcze rządom PRL-u. No, trzeba to było jakoś przerobić, no więc byłem na tych spotkaniach, którym na tym wstępnym spotkaniu przed rozpoczęciem prac komisji, pierwszej komisji, którą kierował poseł Gieremek, a potem brałem udział jako obserwator ze strony episkopatu w dalszych pracach tej komisji, tej pierwszej komisji. Jaka była, to muszę powiedzieć, bo to było bardzo ciekawe. Dyskusja była prowadzona przez profesora Gieremka w sposób fachowy i bardzo demokratyczny. Znaczy każdemu dawał głos, pozwolił się wypowiedzieć, były takie, były siakie, były inne opinie. I te dyskusje były bardzo piękne. To znaczy uważam, że to była szkoła demokracji i szkoła dobrej polityki. Ale potem następowało głosowanie poszczególnych artykułów konstytucji i wtedy co się okazywało, a był to, Sejm był kontraktowy wtedy, czyli oni mieli 65% głosów. Las rąk do góry nie. I to jest mniej więcej tak jak w dzisiejszym Sejmie, nie, 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 albo tak, 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 bo my tak chcemy, a inni mogą sobie myśleć co chcą. Więc to jest, nie można uchwalić konstytucji tak, jak to w Chinach było i w Rosji i w Polsce przez wieki, przez ostatnie lata, że to jest jakiś tekst, który nie uwzględnia różnych interesów. Nie da się tych interesów zdefiniować tak, żeby dopuścić do jakiejś przewagi jednej, czy drugiej, czy dziewiątej strony. Tylko to muszą być sformułowania ogólne, które dopuszczają, dają wolność, a równocześnie mówią, ta wolność jest tutaj ograniczona i tam ograniczona. Czym ograniczona? Dobrem wspólnym. Nawet dobrem indywidualnym, bo wolność jest dotąd wolnością nieograniczoną, dokąd nie styka się z jakimś innym podmiotem, który tę wolność posiada. Między mną a Panem. Pan chce mieć pełną wolność i ja chcę mieć pełną wolność. Pan mówi, oddaj mi ten mikrofon. Ja mówię, nie oddam. No i co? Już jest konflikt w sprawie wolności. Tak. No i to jest najtrudniejsza sprawa. A poza tym właśnie wracam do tego, o czym czytałem. Dlaczego jest konflikt? No dlatego, że nie ma pewnych ustalonych praw. Prawdy, nie ma ustalonej pewnej prawdy, do której się w polityce się chce dojść. Jeżeli niebezpieczne, muszą być takie rzeczy, które są nietykalne. Bo jak takich rzeczy nie ma, no to grzęźniemy, czy wcześniej, czy później, natkniemy się na takie grzęzawisko, że się utopimy. Więc konstytucja? Nie wiem, konstytucja jest dokumentem bardzo ważnym, podstawowym, ale można ją zawsze zmienić. No, nie mówię, że jestem zwolennikiem dzisiejszej zmiany konstytucji, to nie o to chodzi, ale to jest dokument ludzki, więc można to zmienić, można go zmienić. Ale można się też oprzeć na różnych wzorcach. Przecież konstytucja, pierwsza konstytucja świata, czyli Stanów Zjednoczonych do dzisiejszego dnia, to jest jedna strona właściwie. I funkcjonuje to. To jest
też kwestia dojrzałości społeczeństwa albo dojrzałości przywódców, którzy potrafią kierować się nie tylko prawem, ale także mądrością. Bo prawo też jest, prawo jest na tych, którzy źle postępują. Bo jak ktoś dobrze postępuje, to nie musi być ograniczany prawem. Więc tutaj konstytucja musi określać takie zasady, dzięki którym społeczeństwo może się rozwijać harmonijnie i we wszystkich dziedzinach. To znaczy, czy gospodarczej, czy kulturowej, czy jakiejś tam politycznej. To wszystko konstytucja musi określić ogólnie. I jeżeli konstytucja, dzisiejsza obecna konstytucja ma także takie przepisy, do których można się odwoływać bezpośrednio. Sprawa skargi obywatela na jakieś zachowania. To jest coś takiego. I sędziowie mogą to interpretować, niektóre przepisy mają prawo interpretować według zasady mądrościowej. Przecież po to są sędziami. Nie po to są sędziami, żeby nacisnąć klawisz, bo paragrafu i to wyjdzie wszystko w jakiś sposób. Nie. Maszyna tego nie rozstrzygnie. Są okoliczności obciążające, zwalniające i tak dalej, i tak dalej. No i czasem widzimy takie absurdy, że ktoś, kto ukradł jakiś tam cukierek, idzie do więzienia i siedzi jakiś czas, a ktoś ukradnie miliony, jest całkiem wolny i śmieje się ze wszystkich. No. Więc jeżeli można spytać, o co tak konkretnie pan pytał? Możemy wrócić do tego. Nie, chodziło mi o pytanie do księdza biskupa o to, czy ustrój, czy trzecia RP zdała egzamin, jakby, czy te kompromisy, które osiągaliśmy, można było nazwać sukcesem, czy jednak porażką. Dlatego, że teraz wiele młodych, zwłaszcza ludzi, jakby odwraca się, negując cały dorobek trzeciej RP, a ksiądz biskup jakby nie tylko, że widział, jak się budowało, ale był jej współtwórcą, jakby nie było, bo konsultowano z księdzem biskupem większość najważniejszych aktów. Nie przesadzajmy. Bardzo ważne. Będąc sekretarzem generalnym konferencji episkopatu, musiałem wysłać kogoś albo być samemu na tych niektórych spotkaniach jako obserwator. Ten obserwator mógł zabrać głos, ale nie głosował. Ja nie miałem czasu na to, bo poprosiłem prawników, byli tu ze Śląska ksiądz Sobański. Częściej pracował nad tymi sprawami, bo się lepiej na tym znał. To była kwestia pilnowania, żeby te kwestie, które interesują Kościół, były odpowiednio uwzględnione. Ale nie tylko o to chodziło. Chodziło także, i myślę przede wszystkim o to, żeby ta konstytucja nie poszła do jakiegoś zaułka, żeby ta wolność była naprawdę ukazana w tej konstytucji, umożliwiona. Bo różnie mogło być. Ostre spory były głównie z lewicą, to znaczy z SLD, która wtedy panowała, i byli tacy heroldowie lewicy, którzy zawsze krzyczeli, że to Polsce zaszkodzi i tak dalej. I konstytucja, i konkordat, i tak dalej. Wszystkie te rzeczy były robione po to, żeby uporządkować sprawy od wielu dziesiątków lat nieuporządkowane. I jeżeli chodzi o wartość tej konstytucji, no oczywiście jest to w pewnym sensie kompromis może za daleko idący dla niektórych dzisiaj ludzi. Myślę, że to jest jedna z przyczyn, która pozwala wypowiadać się dzisiaj rządzącym, że należy tę konstytucję zmienić. Ale konstytucja się zmienia wtedy, kiedy się ma do tego mandat. Mandat do zmiany konstytucji wymaga większości konstytucyjnej. Ta większość konstytucyjna to nie jest 50% plus 1, tylko to są 2/3.
dwie trzecie w Sejmie. Uzyskanie tej większości upoważniłoby rząd do zmiany konstytucji, bo innego wyjścia nie ma. Jeżeli ktoś to chce zrobić przez dekrety, przez jakieś tam przytyczki i ustawki, no to jest to ustawka i jest to krimen, to jest przestępstwo. Nie wolno takich rzeczy robić. Jeżeli się mówi, że naród, bo to jest ten suweren, suweren się wypowiedział, że wygrała koalicja PiS z tymi dwoma mniejszymi partyjkami i dało im to większość głosów do zmiany wielu ustaw, a nie do konstytucji. A że oni się zabrali do tego w ten sposób, że od razu chcieli się pozbyć i pozbyli się ostatecznie Trybunału Konstytucyjnego, który jest instytucją właśnie zapisaną w Konstytucji, nie tylko, że ma istnieć, ale jest opisany dokładnie, jak ma istnieć, jak ma działać. I że przez pierwszą ustawę, przez pierwszy projekt zmiany prawa dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego, już wtedy nie ogłosili wyroku Trybunału Konstytucyjnego, co jest naruszenie prawa. I za to można iść pod Trybunał Stanu. Oczywiście tłumaczą się, że to wolno. Według, ja nie jestem konstytucjonalistą, ale jestem prawnikiem od wielu lat i to jest karygodne postępowanie. Przede wszystkim to, co mnie bardzo bolało, że jeżeli ktoś obejmuje władzę, to zaczyna działać po kryjomu. Nocą, szybko, z zaskoczenia. No, pamiętam, kiedy studiowałem źródła prawa kościelnego i to były takie, bardzo mnie to tak jakoś bawiło, bo nie wiedziałem o tym, nie wolno było w nocy wydawać wyroków. Było zbronione. Wyrok wydany w nocy nie był ważny. Pewna analogia, bo to nie jest to samo, prawda? Więc to jest istotne. Jeżeli chodzi o wartość tej konstytucji, no to okazało się, że z tą konstytucją można iść naprzód. Można iść. Można zadać sobie pytanie, czy ta, która by się pojawiła w tej chwili, czy będzie lepsza, czy będzie gorsza. Ja myślę, że trzeba poczekać, aż mruknie suweren, ale w taki sposób, że to będzie większość konstytucyjna. To wtedy tak. Ja, jeżeli chodzi o, bo to ciągle te sprawy Kościoła mnie interesują, ja uważam, że ta konstytucja jest pod tym względem bardzo dobra. Rozmawialiśmy wtedy, przewodniczącym Komisji Konstytucyjnej był pan Kwaśniewski, jeszcze nie był prezydentem. No i te rzeczy rzeczywiście były ustalane z episkopatem w formie rozmów. Nie jakichś tam debat, rozmów. I ponieważ był już gotowy konkordat i konkordat co prawda nie był ratyfikowany, ale miał zapisy, które dotyczą tych spraw istotnych między Kościołem a państwem. I konkordat zawiera określenie stosunku państwa do Kościoła, czy Kościoła do państwa, słowami zawartymi w dokumencie Soboru Watykańskiego II w Konstytucji o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes. Że to są rzeczywistości od siebie różne, autonomiczne i współpracujące ze sobą dla dobra obywatela, dla dobra wspólnego.